Nie, nie tak to ma wyglądać, ale dobra. Dzisiaj, moi drodzy, jest ostatni dzień, ostatni czas, ostatnie parę godzin, kiedy możemy wykorzystać nasz basen. Bo od jutra niestety zaczynają się słabe dni. Ma być jeszcze pogoda, ale będziemy na wakacjach. No właśnie, mają być dwa dni, jak będzie jeszcze 20 parę stopni, ale będziemy wtedy na wakacjach. Ja w Stanach, trąba w Sewilli. Krzychu? Miłocica. Także no, jak widać, każdy ma swój kącik na świecie, gdzie chce jechać. A dzisiaj właśnie materacami zamierzamy wypełnić nasz cały basen. Jest na razie jeszcze użyteczny i można cokolwiek w nim robić, bo jest chociaż 18 stopni w wodzie. Dobra, słuchajcie, subskrybujcie kanał, kto jest nowy, klikajcie w czerwony przycisk, będzie wtedy na bieżąco z każdym filmem. A to jest, tak jak mówię, praktycznie ostatni film z basenu. Jezu, jak to zleciało. Przypomnijmy sobie te piękne chwile na basenie. Było ich mnóstwo. Stawiajcie łapy w górę, naprawdę, no to jest dla mnie wręcz serce się kroi, tak? Czy jak tam się mówi? A nie zrobimy już nic z basenem, Karol? No, ostatni film, w którym ktoś może wpadnie do basenu i jeszcze nie będzie płakał, że jest w tej wodzie, tak? No, bo jest zimno. To prawda. Jeszcze coś w basenie mamy plany robić, no ale bardziej jak już ktoś wtedy wpadnie, to bardziej będzie z niego uciekał niż pływał. Wszystkie otwieramy? No, wszystkie ogólnie. Błyskaweczki. Może popcorn, ja mam ochotę na hot doga. Ja na popcorn. Ja jestem fanem popcornu bardzo, Dawajcie to śmieszne na początek. 3, 2, 1. No i już nic nie pogadamy! A w ogóle to dzisiaj to my będziemy sąsiadom przeszkadzać, także role się odwróciły. Dwa pierwsze materace gotowe. Pierwszy i będzie drugi. Ej, co zrobimy z tymi materacami później? Najgorsze jest to, że z nich wcale nie spuszcza się tak łatwo powietrza. Drugi! Oj, to ja do góry nogami, no nieważne. My fast, to my. Na krześle. Dobra. Najwięcej zajmą te, nie? One są kwadratowe. Czyli te duże zostały, te duże najwięcej zajmą. Ej, ale to będzie świetne, mam ochotę po tym przebiec, ale jeszcze nie jest pełny. Troszkę nam słońce zachodzi. Ale nie szkodzi. Za to mądrze dawać krzywdę, żeby wypełnić całe, nie? Biedroneczka. Elegancko. Shake z drugiej strony. Shake. Zbliżamy się do końca, moi drodzy. Dobra. Jeszcze mamy nasze stare te materace, możemy też je wykorzystać. Klapeczki są dobre, bo one są jakby prostokątne trochę. Git! Dawaj ten co masz i będzie full. Także moi drodzy, przesuniemy klapka. No i to wchodzi sobie tutaj po prostu perfekcyjnie. Mamy cały basen wypełniony materacami. Dobra, to co, testujemy? Ja zostawię telefon, w razie czego. No i co, zaczynajmy, słuchajcie. Basen wypełniony materacami. Nie pytajcie, po co to robimy, tak? Nie wiem, po prostu. Błąd, ty tak testujesz. Dawaj! Będzie mnie podnieść. No dawaj. Ale to wygląda. No widzę, że mnie chcesz popchnąć, no. Dobra, pierwsze zdanie. Trzeba przebiec stąd do samego końca. Nie, to się nie uda. To się nie uda w ogóle, to się nie uda. Asertywny lecisz pierwszy. W ogóle się to nie uda. Nie ma takiej możliwości, żeby to się udało. Trzeba przebiec stąd na sam koniec, to jest zadanie numer jeden. Nie ma szans. Ja już mogę spróbować. Ja też mogę próbować. Ja tym razem ściągam skarpetki, bo już nie mam skarpetek. Trzeba strategię obrać. Trzeba strategię, no. Trzeba obrać trasę. Ale jest tak zimno, chłopaczyna. Jak ty tam wpadniesz, to jest tak przeziębisz. Mam taką gęsią skórką gigantyczną, a nie chodziło. Jest git. Ja już mam trasę. To jest przebieralnia. Ej, zarąbiste! Ej, musimy nakręcić odcinek, że chowasz się w miejscu publicznym. Stoisz i tam w takie dziurki. Będziesz ja to opatentowałem. Będziesz się przenosił. Odgapiliście pomysł ode mnie. Ale ja mówiłem przebieralnie. A ty się tam przebierasz? No. Fajna sprawa. Ja się nie przebierałem. Ja się to użyć jako kryjówki w chowanym, że idę i na przykład po prostu nakładasz karton i se stoisz, nie? Ej, podasz mi karton, będzie śmiesznie, dawaj, szybko! Chowaj go, szybko! O nie! O! Patrz, szedłem z majtkami, wszedłem bez. Ja pierwszy, dobra. Uwaga! Nie, ty nie pierwszy. Kamery włączone? Dobra, lecimy. Tu tak, tu! 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 To nie taki troszkę chleb. No próbuj jak najszybciej! Oj, na czas robi! No robimy na czas! Tak? Aaaa!
Jest! Ej, nie jest tak zimno. Kto przebiegnie najszybciej, nieważne jak będzie mokry. Ja byłem pierwszy, ale ja i tak bym nie mógł wygrać. Więc od teraz liczymy czas. Kto przebiegnie najszybciej, wygrywa, no takie, 5 stóweczek. O, ale motywacja. Bo ja jest motywował. Ej, ale to i tak, to teraz nam liczysz nam czas po prostu. Tak, liczę czas. Nie, czy ulecisz? Ja muszę sobie kapić. Ale trasa, pamiętajcie. Zdarzeń, żeby dobrze się biegło. W pewnym miejscu na tym naszym basenie robi się trudno. Ale nie, odtąd nie jestem mokry w ogóle, tylko trochę ręce. Nie gdybym, że jest tak zimno, to chodzisz tak i jestem chudszy, nie? Może tak wiesz. Krzyku, dawaj. Ale schudłeś, Mati, schudłeś. Ustaw się, Krzyku. Udało mi się, no. Tutaj? No, w którym miejscu chcesz? Tutaj chcę, no. Dobra, gotowy? No. 3, 2, 1, go! Lecisz! Jest, stop! 13,5 sekundy. Ale Krzychu został zmoczony, nie? Ale to było... Ale nawet nie poczułem tego, że się zmoczyłem, bo no to tak trzeba... Ładny maila, nie? Wygrać. Szybko, szebiec trzeba. Ale jestem ciekawy, ile ty biegłeś, bo nie wiemy. No nie wiem, ale ja dłużej, bo ja próbowałem nie zamoczyć. Bo Krzychu tak, żeby faktycznie, wiesz... Ja się chciałem nie zamoczyć, nie? Krzychu chciał wygrać, nie? Za dużo ostatnio wygrywasz, Krzychu. Musisz go powiedzieć w takim razie, bo Krzychu ostatnio wszystko wygrywa. Dobra, trąba gotowy? Możesz, wiesz, możesz spod tego, możesz z rozbiegu, jak chcesz. 3, 2, 1, go! Co? Z tą glebą, 11 sekund! Chłopie, ja wpadłem do wody cały! Zadłużyłem się głową! I poślizgnąłeś i poleciałeś tak do tyłu! Boli mnie coś tak, boli mnie coś tak. W pewnym momencie nie było cię w ogóle widać, bo byłeś gdzieś pod materacami. Wpadłem pod matera! Ale GoPro nie zgubiłeś! To akurat wyczyn nie zgubiłem. 11 sekund. Zimno? Pewnie nie. Nie jest zimno przez to, że biegłem, nie? Ale teraz mi... Trąba, dobrze wleciałeś. No. Mocny materiał. Krzychu za długo wychodził tam. Ja dwa razy wpadłem do wody i dwa razy z niej wyszedłem. No. Wow, Krzychu! Wcale jest tak ciepło! Także Krzychu, o, sekund 13, trąba, sekund 11. Teraz mały Michał. Gotowy? Albo najlepsza. 3, 2, 1, go! Wow! O, ale patrz, to jest chyba problem, bo tutaj muszę niestety, ale... Dobrze! Jeden z materaców popsuł, ale Mike leci! Jeszcze szybciej! Stop! 10,90! Jeszcze lepiej! O nie! Ale zobacz! Najmniej mokry jest! To jest w ogóle też... Powinien dostać za to minus sekundę, że się nie zmoczył. Ale i tak nawet bez tego Michael wygrywa z pierwszą konkurencję, więc 500 dla ciebie, to ja lecę po 500, czekajcie. Mike już jest uśmiechnięty od ucha do ucha. Dawaj, będzie w takich nominałach, bo nie mam innych. Stóweczka. A, dziękuję bardzo. Dwie. Dziękuję. Trzy. Oho. Cztery. Pięć. Dziękuję bardzo. Wygrana. Proszę bardzo. To była pierwsza konkurencja, panowie. Druga konkurencja, tym razem bijemy się na makarony. Jedna osoba zaczyna w jednym rogu, druga w drugim. Kto wpada do wody, przegrywa. Prosta sprawa. Że ja byłem zaskoczony, jak Trąba zrobił czas. Mówię, nie no, Trąba wygrywa. A nagle młody swoją tutaj szybką żabką zrobił jeszcze lepiej. Oni się rozłożyli, wbijali w te materace. Tak masz. Ale on rozłożył ciężar, no ma proście, nie? Ale bo wiesz, przeskakujesz sobie jak taki mały pies, szybko, jak taki wielki pies. Szybko przebiera nóżkami. Zamieniliśmy jeden duży materac, daliśmy go tu, żeby po jednej części mapy były tyle samo dużych i po drugiej też tyle samo. Sprawa jest prosta, kto wpadnie do wody, przegrywa. Dozwolone jest wszystko, można popychać. Ostatni raz, basen jest tutaj do naszej dyspozycji. Ostatni dzień basenu, wykorzystajmy go dobrze, chodźcie. Uwaga, kto walczy pierwszy? Michael. Ała. Dobra, ze mną. Kto wygrywa? Wybiera stronę. Raz, dwa, trzy. Ty wybierz. Wygrałem, wybieram tą stronę. Michael, freeze. 3, 2, 1. Oni się nie wyścigują, to ma gorzej teraz, pa. Nie wie co zrobić. No i co teraz? Ty nie masz skupienia mocy. Dobra, zrobimy tak. Nalawajcie no jak śrubla, panowie. Dobra, nie wiem. Przygałka, przygrywający skrzydeł. Dawaj go! Kurde, muszę jakoś go... Muszę go załatwić jakoś boku. Czemu nasz lecień? Dobra, panowie, pora na... Skarż na niego, patrz jaki jest przestraszony! Górnik, górnik. Myślałem, że skarżę! Bierz mu teraz! Rzucaj go! O nie! Ej, ale... Młody wygrał! Ej,
chciałam zrobić u ciebie. Miałem taki plan, że jak skoczysz na mnie, to skaczę, łapy się za te i się trzymam, a ty byś spadł wtedy, bo byś się wygrywał. Młody wygrał, gratulacje. Dzięki. Zostałem pierwszy rzucony. No dobra, naprawmy tor. I teraz wasza druga dwójka. Jezu, a tak bardzo nie chciałem wpaść, ale jak wpadłem, to byłem już tak rozgrzany, że nie jest mi zimno. Plasza gotowa, ja biorę ręcznik, bo zaraz zamarznę. No to jest dobry, bo on ma niski środek ciężkości, ciężko jest go zrzucić. Skubańca. Ja mam taktykę na niego. Bra. Panowie, jako wróżka przepowiadam, że wygra trąba. Ostatnio, że ćwiczyłem zapasów, nie masz szans. Młody. Raz, dwa, trzy. A, wygrał. Trzy, no wygrał po raz pierwszy. Wybieram tą stronę. O, to, tą tutaj. W prawym narożniku. Rozświecony, wytatuowany i przystojny trąba. O, dzięki. W lewym narożniku, poczciwy loczek. Krzyku. Ututy. Ututy. Panowie, czy jesteście gotowi? Trąba? Are you ready? Gotowy. A, Krzychu? Jak nigdy. 3, 2, 1, poszli! Uwaga! Każdy ma tutaj inną taktykę, zobaczcie. Ale jednak jest walka ten środek. On może być tu decydujący. I zobaczcie, spotykają się panowie na środku. Trąba już rzuca materacę, żeby tylko pokonać przeciwnika. Oni zadają. Oj, trąba staje hity. Drugi, trzeci, czwarty hit. Krzychu prawie się przewraca do basenu, ale trąba tarczy ma. To się uda, to się uda. Ale mi podrapał po plecach! Dawaj, ja tak moja szansa! No i pytanie, co teraz? Co o, zobacz! Wymiana na kamerę! Zamiana broń! O! Są blisko panowie! Przejęcie! A tu tam przejdzie! Jest do niego! No i... Zamoczony! Dobrze! Ej, nie da się! To jest coraz lepsze! Ej, ale to jest... Nie dało się! Ale to jest śmieszne, bo to jest podwójna przegrana, bo jesteś mokry i dodatkowo jeszcze przegrywasz po prostu, wiesz, challenge. Młody rzucił we mnie materacem i potem po plecach. Tak, masz taki czerwony ślad na plecach. Podrapał mnie! Ej, okej, okay, czyli na razie jeden punkt mi ma, jeden punkt pod ciebie Krzychu. Zadziwiająco, bo... Myślałem bardziej, że my trochę zdobędziemy coś. Trudno, takie życie. No to co, niech oni walczą o finał, nie? No bo chyba nie chcemy już wchodzić do wody. No, niech walczą o finał, nie trąba? Walczcie o finał, panowie, walczcie, walczcie. Ja się czuję, miałbym zaraz chory, więc. Ja biegnę po ręcznik. Raz, dwa, trzy. Michael wybiera stronę. Tylko, że teraz mamy zmodyfikowaną planszę, więc... Może czemu mi zabrać, czemu mi zabrać tego? Bo nie, że wybieram stronę, to ci jeszcze biorę makaron. Jest ci w tą stanie w tej walce? Ja tutaj jestem makaroni właśnie. Już nie jest taki sztywny. Dzieci powodzenia, drogi przeciwniku. Drogi przeciwniku. Drogi. Panowie, żabka. Poczciwy Krzychu w prawym narożniku gotowy? Gotowy. Mały Michał w lewym narożniku gotowy? Yeah! Uwaga! Poczci! Niech zwycięży lepszy. Uwaga, kto będzie pierwszy na tym środkowym, to jest ważne. Czas podobny i teraz będzie walka, patrz to. Chodźmy do teraz, dobrze! Dobrze, Krzychu! Dawaj go dalej! Yes. Jeszcze raz dodałaś! O, skupany! Trzymał się! Ale utrzymał się ładnie, no. Ale ma teraz gorszy materac! Ma gorszy materac! Naleci go czuć! Dobrze! Ej, gdzie jest twoja broń, towarzyszu? On nie ma broni, no. Chodź tu! Dawaj go! Wyrzuć go! Wyrzuć go z materaca! Zrzuć go! Zrzuć go! Yes! Wleciał, yes. Jeee! Yeah. Także moi drodzy, zwycięża w dzisiejszym filmie Krzychu. Tej konkurencji pomogę. Tej konkurencji, tak, bo poprzedni Mike. Więc mamy w sumie dwóch zwycięzców. Też musisz być mokry. Ja ci pomogę, Krzychu. No nie, ty nikomu nie można upać! Ja nie wiem, ja to odsuwam. Pod ciebie Krzychu, gratulacje, naprawdę, dobra walka. O, dziękuję. Jest dla ciebie. Ale panowie, będzie na lekarstwa, jak będziesz miał zapalić. Za równą walkę tutaj, naprawdę, panowie. Wow, wygrałem stówę, wow! Moją własną. Dobrzy przeciwnicy, równa walka. A młodemu nie dał, nie? On już swoją dolę ma. Wow, 200 dostałem, swoje dostałem. Nie swoje dostałem, 200. No myślę, żeby był zadowolony. Nagroda pocieszenia musi być. Nie, ale fajnie. Michael tyle wygrał, że już teraz zdaje pieniądze, może mi. Ale fajnie, bo to będzie prawdopodobnie ostatni taki odcinek. Więc moi drodzy, zostawiajcie łapy w górę za cały sezon basenowy. Mieliśmy okazję dzisiaj przypomnieć sobie, jak to było. No i było pięknie, więc subskrybujcie też kanał, klikajcie w czerwony przycisk, a my widzimy się z wami już jutro. Dzisiaj wymieniliśmy cały basen matracami, jutro może, nie wiem, wsadzimy go czy coś, bo już nie można pływać. Co? To co to za różnica? Subskrybujcie kanał, widzimy się jutro, zostawiajcie łapy, elo!